Chwała Bogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Ja chciałem dzielić się słowem, które tak trochę przygotowałem, ale najpierw chciałbym jeszcze w związku z tymi pieśniami, które były śpiewane i te modlitwy, które były zanoszone, to chciałbym takie dwa miejsca z Piątej Księgi Mojżeszowej przeczytać, które chciałbym, aby były taką zachętą dla nas do naszego codziennego boju i do uświadamiania sobie, jakie jest nasze zadanie, czego Pan od nas oczekuje. I to chciałbym przeczytać, co napisane jest w Piątej Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale od 6 wiersza. Albowiemeś Ty jest ludem świętym Panu, Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan, Bóg Twój, abyś Mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przeto, że Was więcej nad inne narody, przyłączył się Pan do Was i obrał Was, gdyż Was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż Was umiłował Pan. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, kiedy Mojżesz był już w wieku 120 lat, więc już był bardzo stary i przez te 40 lat naród izraelski prowadził, to on teraz u kresu swej pielgrzymki, bo wiedział, że już nie wejdzie do ziemi obiecanej, on jeszcze raz wszystkie Boże prawa, wszystko to, co Pan Bóg przekazał dla narodu izraelskiego, on to jeszcze raz powtarza i podsumowuje to Piątej Księdze Mojżeszowej. My wiemy, w jak cudowny sposób ten naród był prowadzony, ale też wiemy, że Mojżesz przyglądał się temu pokoleniu, które wyszło i w ciągu tych 40 lat one umierało i zostawało na pustyni. Nie osiągnęli tego celu podróży, tej ziemi obiecanej. Ta generacja, za wyjątkiem tych mężów, my wiemy, to był Jozue i Kaleb. Nawet Mojżesz, który tak służył Panu za jedno takie nieoddanie Mu chwały, Pan powiedział, nie idziesz. Chciałbym powiedzieć, że im więcej my poznajemy Pana, tym większą odpowiedzialność ponosimy i Pan od nas więcej oczekuje. I tutaj przypomina narodowi izraelskiemu, który tak wiele rzeczy widział, bo to pokolenie, ci, którzy byli poniżej 20 roku życia, ci, którzy byli teraz pełni sił i mieli wejść i zdobywać tą ziemię odzyskaną, tą ziemię obiecaną, to chciałbym powiedzieć, że on im teraz mówi, że nie dlatego ich obrał Pan, żeby byli tacy dobrzy. Nie. On ich obrał, bo jest wierny swoim obietnicom, a te obietnice dał ich ojcom wiary. I on teraz im przypomina i mówi, że jesteś świętym ludem Panu. I chociaż was jest tak mało, masz być tym osobliwym ludem, który jest świadectwem żywego Boga, że ja jestem ich Bogiem. Ja wiem, że to były bardzo takie słowa napomnienia, które miały wstrząsnąć narodem izraelskim. My wiemy, że był czas, że oni trzymali się tych Bożych praw nawet po przekroczeniu Jordanu, ale potem to różnie bywało. I ten naród izraelski nie był zawsze tym świętym ludem Panu. Taki jest człowiek. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas jest też takim człowiekiem, który nieraz odwraca się, czy schodzi z tej drogi. Myśmy tutaj takie wspaniałe pieśni, o takiej wspaniałej treści mogli śpiewać, wsłuchiwać się w tą treść, abyś nie zapomniał, kiedy spotkałeś się z Jezusem. Ten moment, kiedy ja wyszedłem, spotkałem się z Jezusem, powinien mi być przypominać się codziennie, co Pan uczynił dla mnie, bo On mi wyszedł naprzeciw. I chciałbym powiedzieć, że w tym poprzednim rozdziale, a w 6 rozdziale tej 5 Księgi Mojżeszowej jest napisane, 12 wiersz, strzeże się, abyś nie zapomniał Pana,
który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. My wiemy, że Egipt jest takim synonimem niewoli i my wiemy, że naród izraelski był wyprowadzony z domu niewoli. I każdy, kto się narodził na nowo, kto spotkał się z żywym Jezusem, to jest wyprowadzony z domu niewoli. Ale teraz my wiemy, że jest tak wiele różnych pozostałości jeszcze, które się do nas jakoś tak przyczepiły i w miarę jak my idziemy za Panem, my się tego musimy pozbywać, ale do tego nam brakuje sił, ale to mamy darowane, to możliwość być oczyszczani i przygotowywani tylko dzięki łasce Bożej. Dlatego jeszcze raz to słowo, strzeżę się, abyś nie zapomniał. Dzisiaj w tym okresie, kiedy tak wiele różnych nauk jest i tak wiele zwodniczych nauk, że dobrze, że się nawrócił, to już jest wszystko w porządku raz na zawsze, ale tu jest powiedziane, strzeż się, żebyś nie zapomniał. Ja chciałbym dzielić się Słowem Bożym, może to jest związane z tym wszystkim, co się przez media, przez do nas teraz różnymi sposobami dociera, a to, o czym chciałbym parę słów powiedzieć, to jest trwanie w prawidłowej nauce. I w liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze, my wiemy, że Tymoteusz to był taki umiłowany syn, do którego apostoł Paweł miał taką, z nim miał taką łączność, takie zaufanie, coś takiego, że on do niego ten swój taki testament życiowy jakby napisał z więzienia. I my w drugim liście do Tymoteusza czytamy takie znane słowa, to jest w trzecim rozdziale, przeczytam 14, 16 i 17 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 14, 16 i 17 wiersz. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i co tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Wszystkie opisy, całe pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Chciałbym powiedzieć, wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne ku nauce. Aureliusz Augustyn to był taki jeden z nauczycieli wczesnego okresu chrześcijaństwa. On tak bardzo wyraźnie mówił, w tym co konieczne jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. I chciałbym powiedzieć, w tym co konieczne jedność. I chciałbym powiedzieć, że to co tu mamy napisane w Bożym, w świętym Bożym Słowie, to jest dla nas aktualne, niepodważalne. Ja zawsze słucham 5 minut przed 7 rano w niedzielę, są tam zawsze 5 minut takie dla opamiętania się, jak to tam Kościół nazywa. Dzisiaj mówił, to nie był ksiądz katolicki, nie przedstawiał, mówił tylko nazwisko i on mówił o roli Jezusa jako pasterz, że nam to tak trudno zrozumieć, bo my już nie oglądamy takich wielkich stad i pasterzy, jak to było w Izraelu. Ale on tak wskazywał na to, że mamy Jezusa i że to słowo, chociaż ono jest tak bardzo stare i można by powiedzieć do naszych obecnych warunków trudno je tak zastosować, to chciałbym powiedzieć jednak, że ono jest ciągle aktualne, niezmienne i niepodważalne. Dlatego trzymajmy się tego i trwajmy w prawidłowej nauce. My teraz w tym okresie, który już minął, te ostatnie parę dni, my wiemy i co się włączy odbiornik radiowy, to się tylko słyszy, że już tamten papież jest przed Bogiem i interweniuje za nami i tak dalej. Jak takie rzeczy słucham, tak sobie myślę, jak można
rzeczy takie mówić, jeśli my znamy Słowo Boże, a ci, którzy to mówią, to mają obowiązek, bo są potem wykształceni. I ja tak dlatego chciałbym parę słów powiedzieć na ten temat, kto jest naszym Ojcem, jak to postrzegali Żydzi, a jaka jest sytuacja dzisiaj. No może chyba tu mówiłem na temat modlitwy Ojcze Nasz, kiedy Pan Jezus dał ten wzorzec modlitwy Ojcze Nasz, ale wiemy, kiedy naród izraelski jako potomkowie Abrahama żyli sobie i za czasów, gdy Pan Jezus przyszedł, to oni mówili o tym Ojca mamy Abrahama. I wiemy, kiedy pojawił się Jan Chrzciciel, ten, który torował drogę Jezusowi, jak sam mówił, że on nie jest tym Mesjaszem, ale jest tym, który toruje drogę, to gdy przychodzili nad Jordan chrzcić się, przyjmować ten chrzest pokuty i przychodzili najróżniejsi, to my czytamy w księdze, w Ewangelii Mateusza, w 3 rozdziale i w 9 wierszu jest napisane takie słowo. Może 3 rozdział, 8 wiersz. Przynoście tedy owoce godne pokuty, a nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie Ojca mamy Abrahama. Oni powoływali się na Ojca Abrahama. I to samo pisze ewangelista Łukasz, kiedy przychodzili do chrztu, to oni uważali się za coś lepszego, ponad te narody, bo mamy Ojca Abrahama. A chciałbym powiedzieć, że Abraham był sługą Bożym i to byli potomkowie Abrahama, ale według ciała, ale oni nie wierzyli tak, jak wierzył, tak, jakim był Abraham. Oni się tylko na to powoływali. A Pan Jezus, my czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówił podobne słowa, w 8 rozdziale, my czytamy 39 wiersz. Odpowiedzieli mu i rzekli, to znaczy Jezusowi, Ojciec nasz, Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus, gdybyście byli synami Abrahamowymi, czynilibyście uczynki Abrahamowe. Ale teraz szukacie, abyście mnie zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którą słyszał od Boga, tego Abrahama nie uczynił. Tego Abraham nie uczynił. Wy czynicie ojca waszego. Rzekli mu tedy, my z nierządu nie jesteśmy z płodyni jednegoż ojca mamy Boga. Tedy im rzekł Jezus, być był Bóg ojcem waszym. Wtedy byście mnie miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, a nim sam od siebie przyszedł, ale mnie on posłał. I dalej mówi w 44 wierszu, to już są takie bardzo twarde słowa. Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą od początku i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Gdyż mówi kłamstwo ze swojego własnego, mówi, iż jest kłamcem i ojcem kłamstwa. To są takie twarde słowa, które Pan Jezus powiedział na to, kiedy się oni odwoływali do Abrahama. I chciałbym powiedzieć, oni uważali, że to tak z pokolenia na pokolenie przejdzie, że już samo, bo Żydzi prowadzili taką bardzo dokładną kartotekę, zapis i jak my czytamy w pierwszych księgach, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, tam to było wszystko rejestrowane, te rody i oni się odnosili do tyłu, aż do Abrahama. I oni się na to powoływali, ale Pan Jezus ich inaczej ocenił, dlatego że oni tylko w tym zewnętrznym chcieli jakoś być i powoływać się na to, a nie przeżywali niczego, co by ich zbliżyło do Boga. On im powiedział takie straszne słowa. Wy jesteście z ojca diabła. No jakbyśmy tak powiedzieli komuś, to się na pewno obrazi. Ale gdy my patrzymy na ten otaczający nas świat, jeśli się kto nie narodził na nowo, jeśli jego
Panem nie jest Jezus, to kto jest Jego Panem? Są tylko dwaj, albo Bóg Ojciec, albo diabeł. Nie ma żadnego pośrednika, pośredniej osoby, nic pośredniego między tym. I dlatego Pan Jezus tak bardzo ostro powiedział, dlatego że ich życie było takie, jak było, my wiemy, jak on oceniał faryzeuszy, to mówi, wyjście z ojca diabła. Chciałbym powiedzieć, Pan Jezus tak bardzo wyraźnie powiedział w innym miejscu, to znaczy też w trzeciej, w księdze Mateusza, powiedział w 23 rozdziale takie bardzo ważne słowa, 23:9, to my wszyscy znamy, 23:9. Nikogo nie nazywajcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. I tu chciałbym odwołać się do tego, co powiedziałem na początku, w tym, co konieczne, jedność. Jeden jest nasz ojciec, a też jeden pośrednik. Chciałbym powiedzieć, że my, kiedy zastanawiamy się nad tym, że Bóg jest naszym ojcem, to sobie musimy uświadomić, że to się stało od tego momentu, jak Pan Jezus poniósł ofiarę na krzyżu Golgoty. Bo przedtem to tylko Żydzi uważali, że Bóg jest ich ojcem, że oni są narodem wybranym. A kiedy Pan Jezus na krzyżu Golgoty umarł, to on utorował drogę do zbawienia wszystkim. I chciałbym powiedzieć, dla pierwszego zboru były tak bardzo aktualne te słowa, które są zapisane w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza. Jest powiedziane w 34 wierszu, druga część tego wiersza. Poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. A więc to jest poznają od najmniejszego z nich, bo oni wszyscy mnie poznają, a więc nie tylko ci, którzy są z tego wybranego narodu żydowskiego, ale to dotyczy nas wszystkich. I chciałbym powiedzieć, że taka obietnica już była zapowiedziana przez proroków przed przyjściem naszego Pana. Gdy my śledzimy cały Stary Testament, to możemy zauważyć, że to dzieło odkupienia, które zostało zapowiedziane, ono w każdej księdze występuje, w jednej bardziej wyraźnie, w drugiej mniej, ale są miejsca Słowa Bożego, które nam bardzo wyraźnie mówią o tym okresie, że Pana wszyscy poznają i nikt nie będzie uczył, bo On sam będzie naszym nauczycielem. I chciałbym powiedzieć, bo mnie wszyscy poznają. I zaraz każdy sobie może zadać to pytanie, poznałem ja Pana, czy ja Go ciągle jeszcze poznaję? Chciałbym powiedzieć, że to jest proces, bo my widzimy, że Pan Jezus tych, których powołał, to On kształtuje na tej drodze. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to my czytamy w Ewangelii Jana na początku takie bardzo ważne słowa. Tu jest napisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, jest napisane tak od 11 wiersza. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z woli Boga narodzeni są. A więc tu jest powiedziane, że Pan Jezus przyszedł do swej własności. On przyszedł do narodu izraelskiego, ale go oni nie przyjęli. My wiemy jednak, że ci, którzy go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. I nie wiem, czy my sobie z tego zdajemy sprawę, co mamy darowane naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. To tak bardzo wyraźnie
opisuje ewangelista Jan. Te trzy Ewangelie synoptyczne, Marek, Łukasz, to stanowią taką jedną, uzupełniającą się wzajemną całość. Natomiast apostoł Jan jeszcze pewne takie rzeczy podnosi, których nie znajdujemy w Ewangeliach trzech, i on to uzupełnia. I kiedy Pan Jezus przyszedł do Pana Jezusa przed Nikodem, to on mówił, że musi się na nowo narodzić. I tu widzimy taką różnicę, że ci, którzy byli nauczycielami, nie mogli zrozumieć tego, co tu jest napisane w tym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że którzy go przyjęli, dał im tę moc. I ja myślę, że każdy z nas dożył tej mocy, jeśli narodził się na nowo. A jeśli narodził się na nowo, to może w tym żyć. I postępuje według nowych praw. W księdze Ezechiela proroka jest powiedziane, nauczym ich nowych praw, dam nowe prawa do serca ich. My wiemy, że zakon był bardzo szeroko wykładany, ale ten zakon mówił tylko o tym, że my jesteśmy grzeszni, i wskazywał nam ciągle na nowo, że my musimy na nowo tylko te ofiary składać, i w liście do Hebrajczyków jest napisane, i corocznie przy składaniu ofiar przypominamy sobie grzechy nasze. A tu jest powiedziane w tych miejscach, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. I chciałbym powiedzieć, że kiedy my możemy się z taką obietnicą liczyć, kiedy nam to jest darowane, kiedy możemy to wziąć naprawdę w posiadanie, kiedy narodzimy się na nowo, tak jak tu jest napisane, to dał nam Pan tą moc. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus przez swoją śmierć, przez to, że utorował nam drogę do Ojca, że my możemy narodzić się na nowo. Każdy musi podjąć swoją decyzję, czy chce, czy nie chce. Bo my wiemy, że ci, do których On przyszedł, tego nie przyjęli. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy to mogli przyjąć. I jest taka różnica, kiedy liczymy sobie, ile razy Bóg jako Ojciec występuje w Starym Testamencie, to konkordancja umożliwia takie liczenie. Chciałbym powiedzieć, że Bóg jako Ojciec w Starym Testamencie wymieniony jest 11 razy, a w Nowym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 155 razy. I widzimy, jaka różnica jest przez to, że my możemy do Boga wołać jako do naszego Ojca. Ale ten warunek, który tu jest napisany, my musimy wypełnić. I dlatego wiemy, że jeden jest Bóg nasz i Ojciec. A to się stało wtedy, ten moment przełomowy, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Chciałbym powiedzieć, że jest takie miejsce dalej w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale. To jest takie ulubione moje miejsce. 20 rozdział, 16 i 17 wiersz. Mówi tak. Maria szukała Jezusa i kiedy Pan Jezus ją po imieniu wezwał, powiedział: Mario, która obróciwszy się rzekła: Rabuni, co się wykłada, nauczycielu. Pan Jezus przemówił, ona go poznała po głosie, ona oczekiwała na niego, ona smutna była, go szukała, i jak ten głos usłyszała, rozradowała się. A teraz Pan Jezus jej daje takie polecenie. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego. To, co jest zapowiedziane w tych proroctwach, to się teraz stało, bo my czytamy, że idź i powiedz moim braciom, że wstępują do Ojca mego i do Ojca naszego. Bóg jest naszym Ojcem. A to się stało przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz jest tak ważne, żebyśmy my w tym trwali. My wiemy, że Pan Jezus jest drogą,
prawdą i życiem. To są słowa Pana Jezusa. I teraz chciałbym zwrócić na to uwagę, że i każdy, żeby sobie postawił to pytanie, czy ja chodzę w prawdzie, czy ja trwam w moim Panu Jezusie Chrystusie, który mi wytorował drogę do Ojca. Kiedy ja czytam to trwanie w prawdzie, jak to wygląda w życiu wierzących, to ja to odnoszę do takiego momentu, który i apostoł Jan wymienia w swoim czasie, kiedy pisał listy. W drugim liście apostoła Jana jest, to jest jeden tylko rozdział, jest w czwartym wierszu napisane tak. Drugi list apostoła Jana, czwarty wiersz. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziatek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Apostoł Jan pisze, że uradował się bardzo, że znalazł niektóre. A więc tu, jak niektóre, to znaczy, że nie wszystkie. I może teraz takie pytanie powstać, no pierwszy wiek chrześcijaństwa, bo apostoł Jan no, to pisał te listy w latach 90. i on tu pisze, uradowałem się, że znalazłem jakąś no, nieliczną grupę tych, którzy chodzą w prawdzie. I teraz takie pytanie, czy my chodzimy i trwamy w prawdzie? Czy dzisiaj, bo dzisiaj niedziela, jesteśmy oddzieleni może od obowiązków w tym świecie, jest nam łatwiej, prawda? Czy my trwamy w prawdzie? Chciałbym powiedzieć, że to miało miejsce, ten problem był już 2000 lat temu. Gdy popatrzymy na następny, ten trzeci list Jana, to w trzecim wierszu jest napisane tak. Albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. To pisze apostoł Jan do takiego starszego Gaj, który nazywał się Gaj, miłemu, który chodzi w prawdzie, który go miłuje w prawdzie. I on pisze dalej w czwartym wierszu, większej nad radości nie ma, jak gdy słyszę, iż dziadki moje chodzą w szczerości, szczerości w prawdzie. Większej radości nad to nie ma. I teraz może takie pytanie sobie zadamy. To był pierwszy wiek, to jeszcze byli świadkowie tego, którzy słyszeli osobiście, czy spotkali się osobiście z Jezusem. I już wtedy ten problem był, a ten problem istnieje i dzisiaj. I dlatego chciałbym powiedzieć, czy my żyjemy, chodzimy w Chrystusie. My wiemy, że jest, jak już to czytałem, jedyny jest Ojciec nasz, jedyny jest pośrednik Jezus. Jedyny pośrednik, który nam utorował drogę do Ojca. I chciałbym powiedzieć, no my wszyscy znamy to miejsce, 14 rozdział Ewangelii Jana, a Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą, tak? I czy my trwamy w Jezusie, trwamy w nauce Jego, w Jego nauczaniu, w tym, do czego On nas powołał. Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosyńców, on pisze, jeśli my w takim stanie żyjemy, to w trzecim liście, w trzecim rozdziale listu do Kolosyńców jest napisane, jeśliście z Chrystusem powstali, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus po prawicy, na prawicy Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi, albowiem jesteście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Tu jest powiedziane, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Ale każdy z nas może powiedzieć, no ja muszę pracować, ja muszę żyć, pracować na utrzymanie rodziny. Dzieci muszą chodzić do szkoły, czy młodzież musi się kształcić, żeby zdobyć zawód. Każdy ma swoje jakieś
zadanie. Ale tu jest powiedziane, ale szukajcie najpierw. To stawia na pierwszym miejscu. I chciałbym powiedzieć, że to są słowa Pana Jezusa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A potem jest powiedziane, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg dał też pewne prawa i my szukamy Królestwa Bożego. Ja wierzę, że to każdy z nas robi, ale my też mamy swoje obowiązki. Pan dał też i pewne prawa i wiemy, że jeśli są takie grupy, co mówią od rana do wieczora się modlić, ale ja chciałbym powiedzieć, że modlitwa tak, czytanie Słowa Bożego, ale po tym też jest nasza praca. I choćby się kto ile modlił, jakby posiał zboże do śniegu, to z tego nic nie będzie. Przyjdzie ta pora siania, pora żniw. Wszystko te Boże prawa, prawa przyrody są też ustalone. Ale tu jest, Pan Jezus sam mówi, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko inne będzie wam dodane. W naszym życiu jest bardzo często, że no, trzeba szukać, ale my też musimy sobie być zabezpieczyć. To ta hierarchia wartości. Duch Boży nas uczy, co można, a co nie można. Do ile można, do ile mogę się angażować. Miłość do pieniędzy jest, no, my wiemy, że to jest zakorzenione w człowieku. I jak zapytano Rockefellera, tego najbogatszego człowieka świata, kiedy, jaki był motyw jego życia, to on powiedział więcej. On tylko chciał więcej. My wiemy, że doszedł do takiego stanu, gdy miał 55 lat, rak, choroba nieuleczalna, koniec jego życia. I wtedy on się opamiętał i zaczął szukać oblicza Bożego. My wiemy, że dożył prawie ponad 90 lat, ale on widział, że ten majątek, że to wszystko, on chciał coraz więcej i człowiek się nigdy, ta stara istota się nigdy nie nasyci. I dlatego to, co powiedział Pan Jezus, powinno być naszą myślą przewodnią. I dlatego to, co na początku powiedziałem, trwanie w prawidłowej nauce. Tak nas uczy Boże Słowo. Szukać tego, co jest w górze, a wiedzieć, że jedynym naszym Ojcem, my wiemy, jaka jest relacja ojca i dzieci, jak się ojciec stara o dzieci i jak dzieci z zaufaniem przychodzą do ojca. A to są ziemscy ojcowie, my jako robimy tak dużo błędów, tak niedoskonałymi jesteśmy, ale wiemy, jaka jest relacja, jakie jest zaufanie w prawidłowej rodzinie dziecka do ojca. I my mamy wspaniałego ojca w niebie. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jest naszym pośrednikiem. My czytamy w liście do Tymoteusza, pierwszym liście Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz mówi tak bardzo wyraźnie nam. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Ja już to może mówiłem, ale jeśli to proszę mi wybaczyć, że się powtórzę, ale kiedyś taka dziewczyna u nas była i mówi, wszystko mi się u was podoba, tylko brakuje mi Marii. Ja się do niej modlę, ona pośredniczy, ona jest takim pośrednikiem, ja ją tak bardzo kocham, ona mnie wysłuchuje. A Słowo Boże zupełnie czegoś innego uczy, prawda? Jedna siostra mówi, kochane dziecko, mówi, weź Słowo Boże i czytaj. I zacznij od Ewangelii Jana, Dziejów Apostolskich, ona jej tam mówiła. I ta dziewczyna po 3 miesiącach przyszła i mówi, ja się już nie modlę do Marii, do żadnych świętych. Jest jedyny pośrednik. Mówi, ja doczytałam się, że jeden jest pośrednik, Jezus Chrystus. I ja chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jako człowiek jest pośrednikiem, dlatego że solidarnie identyfikował się ze wszystkimi ludźmi.
On był człowiekiem, tak cierpiał, przebywał wśród nas. Przed Bogiem on występuje jako w nim reprezentowana cała ludzkość, bo za tą ludzkość on poniósł śmierć na krzyżu Golgoty i dlatego on może nas reprezentować, stawiać się za nami, bo on wszystkie te słabości, oprócz grzechu, wszystko to on przeżył, wziął na siebie. Dlatego chciałbym powiedzieć, że jeden jest Bóg, nasz Ojciec i jeden jest pośrednik, Jezus Chrystus. Chciałbym jeszcze do tego przeczytać na koniec to, co tak bardzo wyraźnie list do Hebrajczyków nam mówi w 10 rozdziale. My czytamy w 10 rozdziale, my mamy napisane tak, przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze uczynioną. My wiemy, że ta ofiara i w 14 wierszu to jest ponownie podkreślone, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Albowiem jedną ofiarą. I dalej jest powiedzieć, dam prawa moje do serca ich, a na myśli ich napiszę je, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. A gdzie jest odpuszczenie, już więcej ofiary nie potrzeba za grzech. W tym 10 rozdziale, w 3 wierszu jest powiedziane na początku zaraz, ale przy tych ofiarach dzieje się przypominanie grzechów na każdy rok. My wiemy, że to jest taki proces, to się ciągle dzieje. Może, ale gdy zobaczymy te nowe prawa w tym 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, ja go bardzo chętnie często czytam, bo to jest taka obietnica, która nam wskazuje na to, że nie przypomni tych grzechów, przebaczy i doskonałymi uczyni na wieki tych, którzy bywają poświęceni. My wiemy, że do doskonałości my o własnych siłach nie dojdziemy i dlatego to wszystko mamy darmo z łaski darowane w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi, że on więcej pracował niż inni, ale zaraz od razu dodaje, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Nie ja. I dlatego ja chciałbym tak jeszcze raz podkreślić, że to wszystko, czego nam do życia, do pobożności potrzeba, mamy tak wyraźnie napisane w Bożym Słowie, żebyśmy się tego trzymali i ani na lewo, ani na prawo od tego się nie odchylali. Może dużo tego powiedziałem, tych wersetów, ale ja tak jakoś w tym ostatnich dniach to tak bardzo żyłem tym, że mamy naszego Boga Ojca i mamy naszego pośrednika i nic więcej nam nie potrzeba. A jak popatrzę na ten otaczający nas świat, szczególnie nasz naród polski, który żyje w takim zakłamaniu, bo tam jadą, bo tam się modlą, bo tam się wstawiają, co to wszystko, że oni nie znają Bożego Słowa. I dlatego my jesteśmy chociaż taką nieliczną grupą, tą, która ma świadczyć o żywym Bogu i o tym, że On jest Ojcem, a Jezus jest pośrednikiem. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.